Dzień dobry Państwu, witam w Wielkopolskim Parku Narodowym, a konkretnie w najbardziej na północny zachód wysuniętej jego części, takiej wyspie, oderwanej nieco od reszty granic, a mianowicie w jednym z obszarów ochrony ścisłej, Trzcielińskie Bagno. Jest to jeden z najciekawszych terenów w parku, zwłaszcza jeżeli chodzi o ptaki. Obok mnie widzicie Państwo wieżę, nazywaną przez nas wieżą ptasią, bo jest dedykowana właśnie obserwatorom ptaków. Polecam wszystkim to miejsce, którzy zainteresowani są ciszą, spokojem, a przede wszystkim właśnie ptakami. Możecie Państwo tutaj spotkać wiele ptaków wodno-błotnych, bo to taki właśnie teren. Zobaczycie tutaj tablice, nawet osoby nieprzygotowane mogą skorzystać z tablic, które znajdują się na szczycie wieży. Są to tablice przygotowane specjalnie w sposób taki, powiedziałbym, atlasowo-przewodnikowy, to znaczy taki, który umożliwi nam rozpoznanie ptaków, które tutaj możemy obserwować. Rysunki są wykonane przez Dawida Kilona, jednego z najlepszych rysowników, jacy w Polsce są, i takie właśnie rysunki do atlasów, do przewodników na tablicę przygotowują, więc są naprawdę bardzo dobre i pomocne w rozpoznawaniu ptaków. No można tutaj też posłuchać ptaków, nie tylko je zobaczyć. Niektórych z nich będzie ciężko zobaczyć, jak choćby bąka, którego przed momentem słyszeliśmy, z charakterystycznym basowym dudnieniem, które nieco przypomina, jak mówią niektórzy, krowę w wodzie. Ale też i brzęczka, która nam też towarzyszy tutaj cały czas, takim jednostajnym brzęczeniu. Wiele ptaków, które tutaj przebywają, to ptaki, które pojawiają się na przelotach. Wiele z nich też tutaj jest ptakami lęgowymi. Proszę Państwa o to, żeby zachować w tym miejscu spokój, bo tego potrzeba przyrodzie. I wtedy też możecie mieć Państwo pewność, że więcej zobaczycie i usłyszycie. Proszę Państwa, kontynuujemy naszą wycieczkę w kolejnym miejscu interesującym bardzo, to jezioro Witobelskie. Takie jedno z ciekawszych miejsc ptasich. Dołączył do nas pan leśniczy Kamil Karaśkiewicz. Dzień dobry. Który jest, no, rzekłbym, naszym nadwornym ornitologiem, bardzo dobrym. Chcielibyśmy porozmawiać o gęsiach, bo to jest taki temat, myślę, bardzo interesujący. Gęsi są fascynujące z powodów chyba, nie wiem, tysiąca i jeden. Przede wszystkim już to, że one były fascynujące od samych początków, powiedziałbym, swojego udomawiania, jakieś 3000 lat temu, i już zaczynamy od wielkich cywilizacji, które je wciągają, że tak powiem, na listę wręcz bogów. To jest niezwykłe. My będziemy oczywiście głównie tutaj mówić o dzikich gęsiach, ale wiele jest tych takich cech, za które można gęsi kochać. Za co, Kamil, kochasz gęsi? Za co kocham gęsi? Za ich inteligencję. Za to, jak potrafią w stadach razem zimują, wędrują, opiekują się młodymi. To jest naprawdę wśród ptaków, jest to inteligencja wśród ptaków. Potrafią wynajdywać wspólnie miejsca żerowe, miejsca, gdzie spokojnie mogą odpocząć. Dorosłe uczą młodych, gdzie znajdować najlepsze żerowiska i spokojne miejsca. Także to jest ciekawe, można to obserwować, także to, pod tym względem jest to w ich biologii znaczące, co możemy obserwować. Jasne, myślę, że to miejsce jest w ogóle świetne do obserwowania gęsi, tak. Bo tutaj, no my jesteśmy już w porze wiosennej, tak? Za chwilę słów kilka o tych gąskach, które tutaj mamy, ale na przelotach spotykamy tutaj gęsi różnych gatunków, trzech podstawowych w zasadzie, poza gęgawą, o której za chwilę powiemy sobie coś więcej, to jeszcze gęsi tundrowe i gęsi białoczelne, te są najliczniejsze. No ale Kamil obserwował to też inne gatunki, wspomnij może o tym, co tu jeszcze. Zgadza się, jeszcze powiedzmy takie rarytasy jak bernikle, które też są gąskami, bernikle białolice, bernikle obrożne. Są to piękne gęsi, rzadkie, i też możemy je tutaj nad naszymi jeziorami obserwować. No i to po kilka tysięcy. Co ciekawe, gęsi w tak dużych stadach tutaj się pojawiają, bo one
lecąc, właściwie dwa główne terminy przelotów, tak? Przeloty wiosenne i przeloty zimowe, gdzie tu zimą ich najwięcej, wtedy gościmy właśnie na tych przelotach i na tym jeziorze. Bardzo je lubią po prostu, także to jest taka miejscówka dla nich fajna. Trzeba dodać też, że gęsi zaczynają u nas zimować w wyniku, powiedzmy, ocieplania się trochę klimatu. Gęsi w te łagniejsze zimy nie lecą dalej na zachód, zostają u nas i próbują u nas zimować. Między innymi tu właśnie na naszych jeziorach parkowych. Tu też obserwowaliśmy gęsi z różnych części Europy. Tak jest. Udało nam się zaobserwować gęsi, które są obrożowane. To może się Państwu też zdarzyć taka sytuacja, że zobaczycie gąskę, która na szyi będzie miała obroże. Tam widać numer, one mają swoje kolory. Czasami zdarzają się gęsi, które też mają nadajniki. Wtedy możemy odczytywać, zgłaszać te numeracje. Zresztą na tej podstawie Kamil określił, że skąd te gąski pochodziły? Gęsi gęgawy, które były w tym roku u nas zimowały nad Jeziorem Witobelskim, pochodzą z Norwegii, ze Skandynawii. I nie poleciały generalnie gęsi gęgawy, które przystępują do lęgów Skandynawii, lecą dalej na południe Europy, Węgry, Rumunia. Natomiast akurat tutaj para w tym roku zimowała u nas, także to też jakby jest kolejny przyczynek do obserwacji zmian klimatycznych, a też obserwacji zmian w przelotach i miejsc zimowania ptaków. Tak, to jest też fascynujące. To wiem też, że wiele osób fascynuje właśnie to, że ptaki lecą na tak potężne odległości. Jak to się dzieje, że znajdują drogę, jak to się dzieje, że trafiają na miejsce, jak to się w ogóle dzieje, że dają radę. To właśnie Kamil na początku fajnie powiedział o tej współpracy. To jest niezwykłe, bo proszę zauważyć, że gęsi lecą kluczem, tak? To taka formacja klucza, która może klucza nie przypomina, ale właśnie jest kluczowo ustawione. Są w tym szyku, wykorzystują tutaj bardzo wiele elementów, bo już sam lot w kluczu powoduje, że łatwiej jest lecieć następnym, ponieważ w ogóle lot ptaków jest niezwykły, bo to trzeba pokonać grawitację, trzeba się wzbić, trzeba mieć siłę ciągu, żeby wybrać kierunek i w nim się udać, ale dalej jeszcze trzeba tak lecieć, żeby się nie męczyć, a to już jest trochę większe jeszcze wyzwanie. No i tutaj na przykład to właśnie ten klucz, kiedy pod kątem mniej więcej 45 stopni każdy następny osobnik leci, a ten poprzedni machając skrzydłami powoduje na obrzeżach tych skrzydeł takie charakterystyczne prądy wirowe, które wznoszą, jak gdyby podbijają tych kolejnych. Dają im szansę po prostu na to, żeby... No i ten wysiłek jest dosyć znaczący oczywiście przy tysiącach kilometrów, jakie jest do przelecenia. A proszę sobie wyobrazić, że aż 70% badania wskazują, można zaoszczędzić energii i polecieć dalej właśnie dzięki takiemu systemowi lotu i takiej współpracy właśnie. Także jest to absolutnie niezwykła sytuacja. No i nawigacja, którą się kierują. To jest też dla mnie absolutnie fascynująca sprawa, tak? Jak one trafiają właśnie w te miejsca, jak one wybierają drogi, jak one widzą, z góry widząc obszar jak mapę, zapamiętują go sobie, prawda? Kierują się słońcem, kierują się gwiazdami, kierują się światłem spolaryzowanym, kierują się, nie wiem, ultrafioletrem, infradźwiękami. To jest w ogóle po prostu kosmos dla nas, bo to są dla nas w ogóle nieosiągalne rzeczy, tak? No i oczywiście magnetyzm ziemi, tak, który wyczuwają. Proszę sobie wyobrazić, że w mózgach tych ptaków wędrownych znajdują się takie mikrodrobiny żelaza, które wskazują na to, że jest to właśnie zmysł odbierający pole magnetyczne ziemi. Coś, co jest dla nas w ogóle niepojęte. No ale mieliśmy też parę słów o gęgawach powiedzieć, bo to są te gąski, które tutaj zostają, bo ta reszta leci dalej, tak, leci na przykład do Rosji, leci na północ. Natomiast to są jedyne gęsi w tej chwili, które u nas tutaj wyprowadzają lęgi, tak, które pozostają, które są przodkami gęsi domowej, stąd to gęganie. Czasami mówimy, że ta dzika gąska gęga jak ta nasza gąska domowa. Nie, proszę Państwa, to odwrotnie. To ta nasza domowa gęga, jak jej po prostu protoplasta, tak, którym jest gęś gęgawa. No właśnie, może coś o tych gęgawach więcej? Jeśli chodzi o gęgawy, to ta populacja obserwujemy w ostatnim czasie mocną eksplozję populacji gęsi gęgawy. Przypuszcza się też, jest to jakby powiedzmy związane z zmianami klimatycznymi, lżejsze zimy, łatwiej ptakom przezimować, na coraz krótsze odległości wędrują, albo w ogóle już gęsi gęgawy nie wędrują, w 90% w ogóle u nas zimują. To też sprzyja do tego, ocieplanie się klimatu sprzyja im, że po prostu większa
mniej ich pada w czasie tych zim, więcej ich przeżywa, wcześniej przystępują do lęgów i te lęgi są udane i widzimy ich coraz więcej nad naszymi jeziorami, łąkami, także ta populacja jest coraz bardziej liczna. A to też bardzo fascynujący gatunek, bo wystarczy powiedzieć, że mówi się o tym, że gęsi są wierne sobie. Nie zawsze wcale tak bywa, jak wskazują badania, aczkolwiek rzeczywiście często te pary tworzą stałe związki, długotrwałe. Gęś gdzieś tam około 25 lat sobie żyje, więc to też nie jest jakiś ptak, który krótko żyje. A co też bardzo interesujące, badania nad zachowaniami gęsi, to jest niezwykła sprawa. Konrad Lorenz, który notabene, drodzy Państwo, laureat Nagrody Nobla w roku 73, z zakresu właśnie takich, zajmował się behawiorem, mówimy, tak, zachowaniem się. Mówi się, że jest też takim ojcem etologii nauki o zachowaniu zwierząt. I on odkrył taką ciekawą rzecz, no zupełnie można powiedzieć, jak to często przypadkiem, ale proszę sobie wyobrazić, że jak gęsie wykluwa z jajka i Państwo towarzyszycie temu kluciu, to jak Was gąska zobaczy, to jesteście już mamą tej gąski, tak? No i właśnie pan Konrad Lorenz w ten sposób, tak się stało, że się ta gąska urodziła i określił wtedy tak zwane wdrukowanie. Czyli że jak się taki maluch kluje, bo to tak trzeba by powiedzieć, tak? I to pierwsze, co tam zobaczy i się rusza, to już jest jego w tym momencie mamą. No i domyślacie Państwo, że jest pewien problem, ponieważ jak dochodzi do momentu, że nasz podopieczny rośnie i trzeba go nauczyć latać, no to się robią schody trochę, bo jak się domyślamy, raczej z lataniem u nas jest słabo. Więc też dlatego te ptaki, czy te zwierzaki, którym się wdrukowuje człowiek jako ten rodzic, nie powinno się w ten sposób w ośrodkach, gdzie się prowadzi pracę na przykład nad reintrodukcją takich gatunków, tak, na ich przywracaniem naturze, nie powinno się dopuścić do sytuacji, gdzie one się klują w obecności człowieka. Próbuje się zastępować tego człowieka w różny sposób, tak żeby nie był widoczny, bo potem jest rzeczywiście problem, jeżeli chcemy je zwrócić środowisku naturalnemu, tak? To jest niby sympatyczne, fajne, bo to jak zachęcam do czytania książek Lorenza, przeciekawych, jak na przykład taki podopieczny w nocy Państwu gęga i musicie się obudzić i położyć na nim rękę, bo on inaczej nie zaśnie po prostu, tak? Bo to no cóż, mama musi wysiadywać, no po prostu, mówiąc krótko. To jest niby fajne wszystko, tylko jak sobie pomyślimy, że ten podopieczny ma kiedyś wrócić tam, do natury, gdzie jego miejsce, no to kurczę jest... Będzie ciężko. Ciężko, prawda? Nie, właśnie. No już nie wróci, już nie wróci. Także dlatego to jest przy okazji tutaj możemy apelować, że jeżeli Państwo w tym właśnie okresie maja, czerwca, spotykacie w terenie gdzieś młode ssaki, ptaki, jakiekolwiek młode, zanim podejmiecie decyzję zabrania ich ze środowiska, naprawdę trzeba się 5 razy zastanowić. Nie róbcie przeważnie, tego po przeważnie nie robicie krzywdę tym zwierzętom, bo rodzice przeważnie są gdzieś w pobliżu, tak najczęściej jest. Są w pobliżu, tak jest. Obserwują i trzeba po prostu tym zwierzętom młodym dać po prostu spokój, rodzice do nich wrócą. Więcej się krzywdy robi Absolutnie niż pożytku, tak. Zdecydowanie tak. I no mamy takie przypadki zgłaszania, że a tutaj jest młoda sarenka, młody jelonek, zajączek, tu puszczyk, dzięcioł. Później się okazuje, że po prostu one gdzieś, powiedzmy, rodzice w pobliżu są i jest taki odruch ludzki, żeby po prostu tym zwierzątkom młodym pomóc, ale... Nikt się lepiej nimi nie zajmie niż jak rodzice. Dokładnie i... tak. Chyba że Państwo macie 100% pewność, że na przykład coś się stało, tak, z rodzicem i wtedy ingerujemy. Ale widzicie jeżeli... złamania czy dokładnie, jakąś krew. Dokładnie, albo wtedy, widać tak u takiego zwierzęcia uszkodzenia, to wtedy ingerujemy i oczywiście... Czy wzywamy też wzywamy służby, tak? Tak jest. Ale w innym przypadku to dajemy naturze, dajemy czas rodzicom, żeby do tych młodych wróciły i po prostu nakarmiły te młode. Zwłaszcza, że pamiętajcie Państwo, że to są też naturalne zachowania, tak? Rodzice gdzieś pozostawiają te młode, odchodzą dokładnie żerować, wracają do nich, one leżą ukryte, często Państwo się niepokoją, bo mówicie, że one tam są właśnie jakieś takie dziwnie struchlałe. No one prostu czekają na powrót rodziców, nie będą tutaj się zachowywały inaczej. Część podlotów również, tak? Które wyszły z gniazd, tak jak puszczyki na przykład, tak? Nasze herbowe. Mhm. Też się poruszają w tej chwili po drzewach. Zdarza im się, że gdzieś tam gapa spadnie, prawda? No, dajmy szansę, poobserwujmy z pewnej odległości, wtedy będziemy pewni, że nic złego się nie stało.
Dziękujemy serdecznie zatem za spotkanie. Zapraszamy do parku, zapraszamy do obserwowania bezpiecznego zarówno dla Państwa, jak i dla stworzeń, które obserwujecie. Na oznakowane szlaki turystyczne. Prosimy o przestrzeganie wszystkich zasad, jakie w parku są, bo one nie przypadkiem istnieją, tak? Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia. To są gęgawy. No. O, proszę, nawet usiądą. Przyleciały dla Was, dziewczyny. Specjalnie dla Was. Jak się uda się to skręcić?